2 sierpnia co roku to uroczystości upamiętniające odbicie z rąk Niemców Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która rozpoczęła się 11.15 2 sierpnia 1944 roku i w której brał udział jako jednostka uderzeniowa konspiracyjny oddział powstały tutaj wytwórni. Podziemna wytwórnia banknotów 17S. Mogliście Państwo i my być świadkami, że ostatni żyjący obrońcy, uczestnicy tej akcji mieli okazję, byśmy my jako Polacy dłużni ich świadectwu oddać im cześć i chwałę. I ile dni trwały walki? Walki trwały do 28 sierpnia i tego samego dnia po ciężkiej nawalnicy czy ataku dosyć znacznych sił niemieckich, liczbie 1600 osób i wspomaganych działami samobieżnymi oraz czołgami, powstańcy zdecydowali się wycofać. W lazarecie, czyli szpitalu polowym, który został zorganizowany w schronie prezydenta Mościckiego na terenie wytwórni, pozostali najciężej ranni powstańcy, którzy nie byli w stanie być ewakuowani. Z nimi została także lekarz Hanna Petrynowska, pseudonim Rana, która się nimi do końca opiekowała i z nimi także poległa, została zamordowana przez Niemców. A czy tutaj na terenie wytwórni, na terenie budynku są jakieś ślady z tamtych dni, z 1944 roku? Są miejsca. Jednym z takich podstawowych to jest wspomniany schron prezydenta Mościckiego, który był wykorzystywany w czasie powstania warszawskiego właśnie między innymi jako szpital polowy, a we wrześniu 1939 roku podczas kampanii obronnej tutaj schroniła się też ludność okoliczna mieszkańców Warszawy przed bombardowaniami Luftwaffe na historycznym ogrodzeniu metalowym. Znajdziecie Państwo jeszcze miejsca z poszczelinami. Ilu powstańców jeszcze żyje, tych, którzy brali udział w walkach o PWPW? 7 osób dokładnie. Ostatni, który odszedł do domu Pana, to właśnie w lipcu tego roku. Wcześniej w marcu Jerzy Kucharski, członek oddziału bojowego PWB 17S, a jeszcze w grudniu sanitariuszka pani Pawłowska-Tołoczko, o ile dobrze pamiętam, która w grudniu ubiegłego roku umarła i odeszła do... A w jaki sposób obecnie troszczycie się o tych swoich powstańców? Jest kilka płaszczyzn tego. Jest ta płaszczyzna materialna. Powołaliśmy w zeszłym roku Fundację Reduta PWPW, która ma za zadanie nie tylko opiekę nad nimi, ale także kultywowanie o nich konkretnie pamięci i też tradycji. Oprócz takich uroczystości, które cyklicznie się odbywają tutaj na terenie wytwórni, popularyzujemy te osoby, ich świadectwa poprzez na przykład pikniki powstańcze, gdzie zapraszamy 10 września tutaj na teren skweru generała Maczka, gdzie u zbiegu Wisłostrady i Sanguszki od godziny 10 do późnej nocy będzie moc atrakcji i dla rodziny, dla dzieci, jak i dla dorosłych. I też pełna opowieść, co się działo, jak bohaterską obroną Reduty PWPW była podczas powstania warszawskiego. I możliwość spotkania z powstańcami. Dokładnie. Zapraszam.